Natomiast jeszcze mamy kolejny referat, który wygłosi pani Julia Złochewska, związana obecnie z Akademią Górniczo-Hutniczą, absolwentka kulturoznawstwa, zajmująca się różnymi aspektami kultury ludowej, również historią zespołu Śląsk. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj opowiedzieć o swoich badaniach, które de facto stanowią część moich badań prowadzonych w ramach grantu naukowego pod tytułem Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim o końca XIX wieku do lat 70. XX wieku pod kierownictwem pani profesor Izabeli Ścińskiej. Niniejszy referat przedstawia temat pieśni ludowych jako fenomenu kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego, traktowany jako część kultury duchowej tego regionu. Od wiekopomnych czasów kultura ludowa uważana jest za środek gromadzenia, zachowania i także przekazywania skumulowanego doświadczenia ludzkości, wyraz światopoglądu, ideałów oraz wartości. Odgrywając bardzo ważną rolę zarówno w życiu pojedynczej jednostki, jak i też całego społeczeństwa. Warto podkreślić, że prezentowany obszar Śląska Cieszyńskiego ma swoją specyfikę, o której decydują nie tylko warunki geograficzne, ale również skomplikowana historia polityczna, zróżnicowany skład wyznaniowy, społeczny, narodowościowy, które stały się udziałem tego regionu na przestrzeni wieków. Wymienione wyżej czynniki bardzo wpłynęły na intensyfikację procesów formujących kulturę Śląska Cieszyńskiego. Efektem był rozwój kulturowej specyfiki przy równoczesnym zachowaniu odrębności i podkreśleniu tożsamości regionalnej na tle sąsiednich regionów i państw. Skutkiem tych wszystkich procesów było przetrwanie na tym terenie dużej ilości archaizmów, tradycji, obrzędów, pieśń ludowych, podań oraz także wierzeń. Światopogląd ludowy, rozumienie problemu śmierci, zła, cierpienia, choroby, stosunek do Boga, wszystkie te wątki są głównymi motywami różnych form ustnego przekazu ludowego na Śląsku Cieszyńskim, w tym pieśni ludowych, baśni, podań i legend. Głównym celem referatu jest opisanie zjawiska pieśni ludowej na Śląsku Cieszyńskim oraz przedstawienie jej specyfiki poprzez analizę trzech wybranych pieśni ludowych tegoż regionu, a także próba poszukiwania w nich wątków, które są związane z duchowością. Zacząć warto od omówienia pieśni ludowej, która jest połączeniem melodii, to znaczy tekstu muzycznego, a także poetyki, tekstu słownego. Uważa się można za jedną z najbardziej rozpowszechnionych form poezji ludowej i także bogatym działem literatury ludowej. Do czasów obecnych jest ona uważana za jedną z charakterystycznych cech regionu Śląska Cieszyńskiego. Warto podkreślić, że z tak złożoną historią polityczną danego terenu pieśń i muzyka ludowa wykazały się zadziwiającą się odpornością na wpływy obce, w tym wpływy niemieckie. Dlatego więc żywotność pieśni ludowych była swoistym wyrazem poczucia odrębności i unikatowości kulturowej. Od dawna na Śląsku Cieszyńskim pieśń ludowa towarzyszyła ludziom w ich życiu codziennym, a także porównywana była do modlitwy i dobroci, o czym świadczą dużo starodawnych przysłów. Mówiąc bardziej szczegółowo o pieśniach ludowych, należy zacząć od ich klasyfikacji. W pracach polskiego folklorysty oraz też etnografa Józefa Ondrusza pojawia się podział śląskich pieśni ludowych na trzy grupy, a mianowicie klasyfikacje na pieśni obrzędowe, zawodowe oraz powszechne. Podział ten był wykorzystywany głównie podczas sporządzenia śpiewników ludowych w XIX wieku. Pierwszą grupę tworzą pieśni obrzędowe, które będą nieodłącznie związane zarówno z obrzędami rodzinnymi, jak i też obrzędami dorocznymi, należą do najstarszego rodzaju pieśni ludowych. Do drugiej grupy należą pieśni zawodowe, wśród których na Śląsku Cieszyńskim, jak zaznacza Ondrusz, występują przede wszystkim pieśni zbójnickie, gospodarcze, rzemieślnicze, górnicze, pasterskie, żołnierskie, a także rekruckie. Natomiast trzecią grupę stanowi najliczniejsza grupa pieśni ludowych, czyli pieśni powszechne. W tym gronie wymienić można pieśni balladowe, miłosne, zalotne, kołysanki, pieśni rodzinne, komiczne, a także przyśpiewki taneczne. Klasyfikacje te nawiązuje do propozycji podziału pieśni ludowych Jana Stanisława Bystronia z 1920 roku, później dopełniona i też zmodyfikowana przez Jana Sadownika w 1956 roku. Warto powiedzieć, że przedstawiona wyżej klasyfikacja pieśni ludowych jest systematyką opartą głównie na dwóch kryteriach, a mianowicie na tekście słownym oraz na funkcji wybranej pieśni. Mówiąc o współczesnych próbach systematyki pieśni ludowych, należy zaznaczyć, że też o etnomuzykolożce, folklorystce Magdalenie Schindler, która na podstawie własnych badań wyodrębniła pieśni obrzędowe, rodzinne, weselne, pieśni powszechne, zawodowe, tańcy, przyśpiewki, a także repertuar współczesny. Pieśni powszechne badaczka dzieli na takie podgrupy, mianowicie pieśni refleksyjne o przyrodzie, o przemijaniu, o życiu, pieśni rodzinne o wzajemnym stosunku rodziców i dzieci, pieśni
pieśni o pożyciu małżeńskim, pieśni komiczne, zalotne, miłosne, pieśni o stracie wianka, nieszczęśliwej miłości, pieśni taneczne, to znaczy pieśni mówiące o tańcu, a także pieśni pijackie. Natomiast pieśni zawodowe badaczka dzieli na pasterskie, gospodarsko-rolnicze, żołnierskie oraz zbójnickie. Ten rodzaj klasyfikacji jest najbardziej rozpowszechniony w pracach polskich badaczy. Istnieją natomiast też inne modele klasyfikacji, m.in. systematyka wariantowa i też klasyfikowanie według kryteriów muzycznych. Przede wszystkim pieśń to dusza ludu, która znalazła swój wyraz i odzwierciedlenie w przekazie tekstowo-muzycznym. Dźwięk, a także melodia odzwierciedlają stan psychiczny i fizjologiczny człowieka. Dlatego każdy słuchacz odbiera nastrój, treść oraz też melodię pieśni na własny sposób. Z drugiej strony każdy wykonawca, śpiewając pieśń, nadaje tekstowi własne znaczenia, dlatego intonacje muzyczne i przekaz się zmienia z biegiem czasu, co skutkuje zmiennością, a także wariantywnością pieśni ludowych. Można powiedzieć, że pieśni ludowe są integralną częścią ludzkiego sposobu postrzegania świata, więc ich analiza jest sposobem na poznanie przeszłości i teraźniejszości ludzi, pomagają zrozumieć wzorce zachowania w określonych sytuacjach, osobliwości charakteru i ogólnie całą mentalność. W ujęciu pana profesora Daniela Kadłubca, pieśni ludowe są kodem kulturowym i emanacją duszy mieszkańców tej ziemi. Oprócz tego w pieśniach zawarty jest cały system wartości ludu, które są dziedzictwem, którego siła tkwi w słowie, wiedzy, rzetelnej pracy, będącej nawet formą modlitwy. Jak już zostało powiedziane na początku, Śląsk Cieszyński charakteryzuje się nie tylko zróżnicowanym składem etnicznym, kulturowym i wyznaniowym. Podkreślić że trzeba, że bardziej widoczne elementy duchowości na tym terenie znajdujemy w kulturze ludowej, która jest raczej katolicka albo też prawosławna. Jednakże, gdy mówimy o wątkach duchowych protestanckiej kultury ludowej, powiedzieć warto, że są one raczej ukryte, a także stanowią połączenia zwyczajów tego regionu, to znaczy tego wyznania, narracji religijnej z kulturą ludową. Dlatego więc elementy duchowe w kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego zostały ukryte w obrzędach przejścia, które według wybitnego francuskiego etnografa i też folklorysty Arnolda van Genepa związane są z przechodzeniem z jednego określonego stanu do drugiego, również sprecyzowanego. Rytuał inicjacji zmienia sposób, w jaki dana osoba jest postrzegana przez społeczeństwo, a także sposób, w jaki osoba postrzega siebie w nowej roli społecznej. Ponadto obrzędy inicjacji dają ludziom poczucie kontroli nad naturalnymi procesami, które są poza ludzką kontrolą, ale na które społeczeństwo ma wpływ. Zdaniem van Genepa życie człowieka nie może być postrzegane jako kontinuum, lecz jako seria symbolicznie naznaczonych przejść, które powstają w dwóch wymiarach, a mianowicie w wymiarze życia określonej jednostki, a także z perspektywy całej społeczności, np. zmiana pół roku, przejście jednego roku w drugi. W swoim referacie skupię się będę na rytuałach przejścia w wymiarze życia jednostki, które przede wszystkim związane są z narodzinami, konfirmacją, dojrzałością społeczną, małżeństwem, macierzyństwem albo też ojcowstwem i śmiercią. Jeden z głównych celów tego referatu jest przedstawienie wybranych pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego poprzez analizę muzycznych cech charakterystycznych oraz symboliki ludowej tych pieśni. Dlatego więc, ze względu na tak krótki czas wystąpienia, chciałam przedstawić Państwu krótki zarys analizy trzech pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego, a mianowicie Siadaj na wóz, kochanie moje, Jene se moduszko i Ostatnia wola. Pierwsze dwie pieśni należą do pieśni obrzędowości weselnej, natomiast trzecia pieśń jest pieśnią pogrzebową. Swój wybór uzasadniam tym, że wszystkie te utwory należą do przełomowych fragmentów życia człowieka, czyli reprezentują rytuał przejścia, pojawienie się wyraźnej zmiany, czyli przeprowadzenie jednostki z jednego określonego stanu do drugiego. Zacząć warto od pieśni ludowej Siadaj na wóz, kochanie moje, znajdującej się w zbiorach pod redakcją Ernesta Farnika, wydawanych jako odbitka z rocznika Zarania Śląskiego z roku 1908. Należy zaznaczyć, że ta melodia tej pieśni została spisana przez Andrzeja Chławiczkę w okolicach Cieszyna. Niestety nie zostały zawarte żadne informacje a propos tego, z którego roku ona pochodzi. W tym zbiorze znajduje się drugi wariant tej pieśni pod tytułem Ej, siadaj, siadaj, kochanie moje, lecz nie podano podpisów dotyczących osoby, która ją spisała oraz czasu i miejsca powstania. Należy podkreślić, że inne odmiany tej pieśni ludowej zostały zapisane przez Juliusza Rogera w pracy Pieśni Ludu Polskiego w Nadgórnym Śląsku z muzyką, z przypisem, że pochodzi ona z powiatu rybnickiego. Ponadto pieśń ta jest znana też na Suwalszczyźnie i funkcjonuje na tamtym terytorium w trzech odmianach. Trzeba powiedzieć, że analizowana pieśń jest pieśnią obrzędowości weselnej i jest śpiewana przez żenicha, to znaczy pana młodego oraz pannę młodą. Przedstawia ona wzruszającą scenę opuszczenia domu rodzicielskiego oraz żegnanie się panny młodej z rodzicami i rodzeństwem. Podkreślić należy, że żegna się ona nie tylko z rodziną, ale też z domem rodzinnym, wszystkimi elementami domostwa, jako przedmiotami żywymi. Zwraca się do nich jako do osobnego bohatera pieśni. Analizując tekst pieśni, warto podkreślić, że wiersz jest rymowany, podzielony na 7 dwuwersowych strof.
Pieśń zaczyna się jako dialog, jednak już w trzeciej strofie dialog przekształca się w pieśń monolog Panny Młodej. Osobliwością jest obecność odwołań, które często pełnią funkcję figury retorycznej. Zasadniczo ten typ kompozycyjny jest w połączeniu z taką formą narracyjną, stanowi jeden z najbardziej rozpowszechnionych typów kompozycji pieśni ludowych tego regionu. Zaczynając od drugiej strofy, Młoda odzywa się do różnych członków rodziny. Zaczynając od ojca, matki, później zwraca się ona do braci, siostr i progów, to znaczy domu rodzinnego. Każdemu ona dziękuje za różne rzeczy, sytuacje, w pewnym sensie też zatrzymując odjazd domu rodziców. A później mówi, że taka sytuacja już nie nastąpi, że zostaje to tylko w pamięci, w przeszłości. W tekście nie zostały wykorzystane porównania, natomiast pojawiają się epitety takie jak miły, drogi, gładko, ostra. Tekst charakteryzuje się stosowaniem typowych form występujących w pieśni ludowej, w tym kochanie moje, miły Boże, ojcze drogi, miłe progi, które wzmacniają emocjonalne postrzeganie obrazu. W odróżnieniu od wariantu pieśni zapisanej przez Rogera w powiecie rybnickim nie występują tu żadne elementy przyśpiewne, tak jak na przykład oj albo ej. Należy podkreślić, że w pieśni pojawia się obraz progów symbolizujący dom rodzinny. Przedstawiciele zwierzęcego świata również są bohaterami pieśni ludowych, ale obrazy ich często są symboliczne. Na początku wierszu bohater, znaczy żenich, wspomina o tym, że koniczki są we wozie pozaprzegane. Widzimy więc, że występują tu obraz, symbol konia, wiernego pomocnika człowieka, którego ludzie szanują za jego potężną moc, szlachetność, mądrość, jednocześnie niezamą wolność i chwałę wojskową. Pieśń ludowa Siadaj na wóz, kochanie moje jest napisana w skali molowej, to znaczy minorowej, g-moll, w której występują dwa znaki chromatyczne, a mianowicie B oraz S. Według symbolicznej semantyki tonacja g-moll wyraża niezadowolenie, dyskomfort, niepokój, zgrzytanie zębami, urazy, niechęć, a też antypatię. Natomiast zwroty inicjalne zaczynają się od pierwszego oraz trzeciego stopnia. Należy zaznaczyć, że czwarty, szósty oraz siódmy stopień w skali został podwyższony. W skali pojawiają się różne interwały, m.in. prima czysta, tercja mała i wielka, kwinta czysta, a także seksta mała oraz wielka. Zauważyć należy, że cechą znamienną danej melodii jest charakterystyczna formuła rytmiczna, kończąca każdą zwrotkę. Ponadto analizowana pieśń ludowa jest utworem lirycznym dla jednego głosu, ale w innych odmianach tej pieśni też pojawia się dwugłos w tercji. Następną pieśnią jest pieśń Jeny Samoduszko, która też się znajduje w zbiorach pod redakcją Ernesta Farnika z 1908 roku. Jak wynika z przypisów, pieśń ta została zapisana przez Andrzeja Chławiczkę z ust Wojdowy Francuz w Dzięgielowie. Niestety brak informacji dotyczącej jej roku powstania. Pieśń Jeny Samoduszko, również jako pierwsza pieśń analizowana, dotyczy obrzędowości weselnej. Opisuje ona scenę oczepin dawnego obrzędu weselnego, kiedy zamężne kobiety wyprowadzały panę młodą do osobnej izby, gdzie ona później siadała na przykład na skrzynie albo ławie i kobiety przy wtórze żałosnej okolicznościowej pieśni zdejmowały wianek młody i później zakładały biały czepiec. Kiedy mężatki zakładały panie młody czepiec, nie zgadzała się ona z tym, nie chciała przejść do stanu od stanu panieńskiego do stanu małżeńskiego, dlatego zrzucała czepek z głowy. Zauważalne jest duże dramatyzowanie tej sceny. Po tym, jak panna młoda trzy razy zrzucała czepek, już pozwalała go założyć, cały czas płacząc. Warto podkreślić, że oczepiny były charakterystycznym aktem inicjacji małżeńskiej. Zauważyć należy, że mężczyźni nie brali udziału w tym obrzędzie, lecz wyłącznie kobiety. Obrzęd ten kończył się białym, albo też nazywanym babskim tańcem, gdyż młoda mężatka tańczyła z każdą kobietą, przy czym też były śpiewane pieśni weselne, takie jak Zaszył mi miesiączek za las malinowy, kiedy te wołki pasła, na kopieczku drobno resz. Analizując tekst pieśni, zauważyć trzeba, że wiersz jest rymowany, podzielony na dwie jednowersowe strofy. Pieśń zaczyna się jako monolog mężatek, które zwracają się do panny młodej. Natomiast żadnych odpowiedzi one nie dostają. Kobiety zamężne opisują ten moment przejścia do stanu małżeńskiego, mówiąc, że jeny se wesioło, pokel ci czepieczka nie dają na czoło. Rytmika jest regularna, a także zauważalne poszczególne mocne akcenty. Tekst pieśni nie posiada porównań, epitetów czy też typowych formułowych zwrotów dla pieśni ludowej, które obrazowo opisują przedstawianą scenę, jednakże w tekście zostały zawarte zwroty zawierające symboliczne znaczenie obrzędu oczepin, takie jak póki ci czepeczkę nie dają na czoło, albo też włosy pozwijają. Pieśń ludowa Jeny se moduszko, jeny se wesioło została napisana w skali durowej, mażorowej, G-dur, zawierającą jeden znak chromatyczny, a mianowicie fis. Według symbolicznej semantyki tonacja G-dur przedstawia idealizm i też liryzm, spokój, wdzięczność za prawdziwą przyjaźń i wierną miłość. W tej tonacji można wyrazić każde miłe i ciepłe uczucie. Zwroty inicjalne zaczynają się od pierwszego, a także piątego stopnia. Melodia nie zawiera żadnych ruchomych stopni skali. Natomiast pojawia się dużo interwałów, a mianowicie prima czysta, sekunda mała i wielka,
tercja mała i wielka, kwarta czysta i też seksta wielka. Cechą charakterystyczną melodii jest jej prostota oraz też powtór rysunków melodycznych, jak na przykład identyczna formuła w drugim, czwartym, siódmym oraz też dziesiątym takcie, a także w takcie piątym i ósmym. Oprócz tego cechą właściwą jest proste metrum i trójmiar, jak w większości pieśni ludowych na Śląsku Cieszyńskim. Rysunek kompozycyjny pierwszego i drugiego taktu jest identyczny do szóstego oraz siódmego. Pieśń jest bardzo melodyczna i liryczna na jeden głos, albo też dla śpiewów unison. Teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu ukraińską pieśń ludową, też obrzędowości weselnej. Znaczyć chcę, że wcześniej zajmowałam się raczej badaniami nad kulturą ludową ukraińską i myślę, że to będzie takie bardzo ciekawe porównanie. No więc, również w ukraińskich pieśniach ludowych zawarcie małżeństwa jest odbierane jako moment przejścia. Jako przykład tego chciałam przedstawić pieśń Gorzała sosna płonęła. Jest to ukraińska ludowa pieśń weselna, będąca częścią obrzędów tradycyjnego ukraińskiego wesela. Pieśń pochodzi z regionu Karpat, a pod koniec XX wieku rozpowszechniła się ona na całej Ukrainie. W utworze występują różne symbole, w tym nie tylko włosy, w ukraińskiej wersji to jest warkocz albo też czepiec, pusta, ale również sosna, ogień jako symbol miłości i wesela, a w niektórych odmianach też pojawia się żywo wody. Tym samym warkocz, występujący w pieśni jako element obrzędu weselnego, zachowuje swoje symboliczne znaczenie, to znaczy znak przejścia od statusu panienki do młodej mężatki, która miała nosić chustę albo czepek. W obrzędowości Śląska-Cieszyńskiego nazywa się ten obrzęd jako oczepiny, natomiast w obrzędowości ukraińskiej nazywa się to rozplatanie warkocza. Rytuał ten odbywał się w nocy z piątku na sobotę, po wieczorze panieńskim lub wcześniej w sobotę. W szczególności płonąca sosna symbolizuje panieństwo, a ogień wesele, pożegnanie z dzieciństwem i wspomnienia też beztroski w przeszłości. Natomiast warkocz jest symbolem dziewictwa, a jego rozplątanie jest oznaką przejścia. Dlatego więc obrzędy weselne z warkoczem są częścią ukraińskiego rytuału zaślubin, a także oznaką inicjacji. Jednakże w niektórych odmianach pieśni pojawia się wątek nie tylko płonącej sosny, ale też płonącej głównej bohaterki, płany młodej. Obrazem małżeństwa w tej odmianie pieśni jest spalenie lub utopienie dziewczyny jako rytualna inicjacja śmierć. Natomiast w XIX wieku pojawiła się odmiana tej pieśni pod tytułem Gorzała lipka gorzała. Co ciekawy, motyw płonącej sosny albo też lipy powtarza się w polskiej, czeskiej i chorwackiej wersji utworu. Następną pieśnią ludową wybraną do analizy jest pieśń Ostatnia wola, której zapis tekstowy również jak i nutowy znajduje się w drugim tomie zbiorów pieśni ludu polskiego Ernesta Farnika. Jak wynika z przypisu pod tekstem pieśni, była ona śpiewana przez Jerzego Marka w 1908 roku. Pieśń Ostatnia wola należy do pieśni pogrzebowych, w których została umieszczona ludowa wizja śmierci. Fabuła przedstawia scenę wesela śmierci. Zauważyć należy, że motyw ten był rozpowszechniony nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale też na Górnym Śląsku. Jednakże najczęściej główną bohaterką tych żałobnych pieśni była biedna dziewczyna, sierota. Natomiast w analizowanej pieśni jest to młody mężczyzna. Główną charakterystyczną cechą tego rodzaju utworu jest ciągłe przemieszczanie się od jednej sceny do drugiej, to znaczy przejście od akcji wesela do pogrzebu. Potwierdzają to następne wersy. Z nieba aniołowie to moje drużbowie. Te z nieba gwiazdeczki to moje drużeczki. Trzeba zauważyć, że pojawia się tu także symbolika śmierci snu. Zgodnie z przekazem danej pieśni, śmierć jest tylko snem, czymś, co nie jest na zawsze, tylko przejściowo. Oprócz tego zauważyć można, że dużą rolę odgrywa muzyka miejscowa, a mianowicie muzyka dzwonów. Drohomyskie dzwony to jest ma muzyczka, będzie mi piękne grać, jak i obytem twarde spać. Też podkreślona to rytualna funkcja, którą pełni muzyka. Zgodnie z analizą wiersz jest rymowany, składa się on z 7 trzywersowych zwrotek. Pieśń zapisana jako monolog pana młodego, opisującego scenę swojego własnego wesela śmierci. Będę miał wesieli, jak mnie będą brali ci z nieba anieli. Rytmika jest regularna, pojawiają się też mocne akcenty, szczególnie na refrenach, powtórzeniach. Tekst pieśni posiada porównanie, a między innymi aniołowie drużbowie, gwiazdeczki drużeczki, rektor starosta, dzwony muzyczka, a także epitety, piękny i twardy. Ponadto w pieśni pojawia się metafory, w tym anieli będą brali czarna ziemia. W tekście zauważamy też typowe ludowe wizje śmierci formuły, takie jak mnie zawiodą do czarnej ziemi, mnie odwiodą do mojej mateczki, mnie wyprowadzi z mojego domostwa, będę twardo spać. Poza tym w pieśni Ostatnia wola pojawia się symbolika liczb. W tekście pojawiają się m.in. liczby 3 i 12. Analizowana pieśń została napisana w skali molowej, d-moll, która zawiera w sobie jeden znak chromatyczny, b. Według symbolicznej semantyki tonacja d-moll przedstawia melancholię, tonacja to jest smutku i śmierci. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to odmiana naturalna skali, lecz jest to gamma w odmianie harmonicznej, to znaczy zawierającym w sobie siódmy podwyższony stopień o pół ton. Zwroty inicjalne zaczynają się od pierwszego, trzeciego oraz też piątego stopnia skali.
Melodia pieśni zawiera takie interwały jak prymę czystą, sekundę małą i wielką, tercję małą oraz wielką, kwintę czystą, brak dużych interwałów, tak jak na przykład seksta, septyma i oktawa. Ponadto metrum jest prosty, mamy tu trójmiar, rysunek rytmiczny nie jest złożony, dlatego więc podobne są dużo taktów. I też zapis notowy zawiera informacje dotyczące dynamiki, czyli siły dźwięku, więc pieśń zaczyna się na forte, to znaczy głośno, natomiast w piątym takcie następuje zmiana odcienia dynamicznego na piano, cicho. Możemy zauważyć, że pieśni ludowe z uwagi na swój polifunkcyjny charakter pełniły różne funkcje, a przede wszystkim obrzędową, zabawową, estetyczną, integrującą i wspólnotową, łącząc ludzi, przekazując te same treści od lat. Też pełniły funkcję terapeutyczną, estetyczną i religijną. Ponadto pełniły one funkcję edukacyjną oraz etyczną, dlatego że wiele dzieł folklorystycznych opisuje normy moralne, koncepcje wartości moralnych, a także etyki. Należy też wspomnieć o znaczeniu funkcji komunikacyjnej oraz światopoglądowej, odzwierciedlającej poglądy ludzi na różnorodne tematy. Tym samym budując poczucie tożsamości regionalnej, oryginalności oraz autentyczności. Podsumowując, duchowość w pieśniach ludowych Śląska Cieszyńskiego przejawia się najbardziej w połączeniu wątków religijnych ze zwyczajami, obrzędami charakterystycznymi dla kultury ludowej. Zauważalne to jest przede wszystkim w przejściach inicjacyjnych, takie jak narodziny, małżeństwo i też pogrzeb. Widzimy więc, że w trakcie przejść inicjacyjnych przedstawionych w analizowanych pieśniach ludowych seria powtarzalnych i niezapomnianych komunikatów na temat wartości społecznych jest przekazywana poprzez tekst słowny i melodię. Poza tym odnowienie i ożywienie poczucia tych wartości u inicjowanych uczestników i też obserwatorów tego obrzędu pomaga upewnić się, że system przekonań oraz wartości jest kontynuowanym, spójnym kodem kulturowym dla wszystkich członków społeczeństwa. Dziękuję bardzo za uwagę.